Sala sportowa w Sarnowie pękała w szwach. I nic dziwnego, bowiem ubiegłoroczne przedstawienie o Koziołku Matołku okazało się takim sukcesem, że w tym roku na Mikołajki przyszły tłumy dzieci wraz z rodzicami. W tym roku aktorzy pod kierownictwem Anny Andrzejewskiej zmierzyli się z kolejną bajką. Panie leśniczy, o czym jest to przedstawienie w tym roku? W tym roku przedstawienie jest o miłości czerwonego kapturka do grzyba. Muchomorku, gdzie jesteś? O, tu jestem, czekam na ciebie i szukam. Dużo mamy gości. Piękny dzień, prawda dzieci? Ruszył w drogę nasz kapturek, niosąc koszyk pełen jadła. Bardzo dzielnie szedł i śpiewał, choć droga nie była łatwa. Nie, poszedł. By ci zrobić gorąca herbata, by ci coś zrobić dla ciebie. Pali się! Ogień w lesie nie wolno! Przestań krzyczeć, bo ktoś cię jeszcze usłyszy. Jak mam przestać? Idziesz za mną, straszysz mnie. Halo? Kto tam? To ja, czerwony? Kto? Mnie go słyszę. To ja, kochana babciu, czerwony kapturek. Długo na ciebie czekałam. Jak się cieszę, że tu już jestem. A czemu ty masz takie duże oczy? Co to, jakiś teleturniej, czy co? Babciu! Babciu, tam w szafie! O, ratunku! To ja, czerwony kapturek! Wejdź, czerwony kapturku, otwarte! Nie, dobra. I kiełbasę. O, kiełbasę! Do szafy! Muszę im jakoś pomóc! Wypuszczaj babcię i kiełbasę z czerwonego kapturu. Już wypuszczam, już wypuszczam. Dali mi życie. Ona była taka dobra, polska, węzowa, przyprawiona. Trudno by się było powstrzymać. Która rola bardziej pasuje, Borowika czy Wilka? No, zależy jak na to patrzeć. Myślę, że Borowik to taki spokojniejszy, fajny, dostojny grzybek. Natomiast Wilk, no Wilk musi pokazać swoją drapieżność. A która rola bardziej pasuje do przewodniczącego Rady Gminy? Oj, tego tak nie można porównywać. Czasami przewodniczący gminy musi być łagodny jak Borowik, a czasami musi też być drapieżny jak Wilk.
Na zakończenie nastąpił moment dla dzieci najważniejszy. Do Sarnowy zawitał święty Mikołaj, który wraz z pomocnikami rozdawał całe worki prezentów.